Witam wszystkich widzów Tomagar TV. My jak zwykle w polu testujemy dla Was kolejne maszyny. Tym razem nasza redakcja wzięła pod lupę sprzęt do podsiewu łąk marki Agronasz. Jest to model o wdzięcznej nazwie Graz. Zapraszam do oglądania filmu z naszego testu. Dostarczony do testu model Graz ma szerokość roboczą 3 metrów. Sprzęt składa się z agregatu doprawiającego darń oraz siewnika poplonu SP200. Agregat składa się z włóki wyrównującej kretowiska, po czym pracują 2 rzędy regulowanych zębów, dzięki czemu możemy regulować intensywność ich pracy. Za sprężystymi zębami znajdują się dysze rozrzucające nasiona. Następnie gleba zagęszczona jest przez specjalny wał. Sercem maszyny jest ten oto siewnik. Sprzęt ma elektrycznie napędzany wałek wysiewający, a nasiona transportowane są pneumatycznie. Strumień powietrza wytwarzany jest przez 2 dmuchawy, które również napędzane są za pomocą silników elektrycznych. Całość zasilana jest z instalacji 12-woltowej ciągnika. Więcej szczegółów, plusów i minusów testowanej przez nas maszyny oraz jej aktualna cena oczywiście na łamach Tomagar Polska. Ja zachęcam Was do śledzenia naszej strony internetowej, oglądania naszych filmów, komentowania i lajkowania. A my widzimy się w kolejnym naszym teście.